Świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowców. Wiedźmin Dziki Gon. Nimpo! Us! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dzisiaj rozpoczniemy sobie już misję głównego trybu fabularnego, natomiast słuchajcie, ja udałem się do takiej miejscowości tutaj, bo potrzebuję zajrzeć do kowala, miecz mi się stępił, od takie sprawy się tutaj mają, więc zamierzam udać się odnaleźć jakiegoś kowala, posprzedawać mu też część ekwipunku. I zaraz będziemy mogli już przejść do normalnego questa tutaj. Gdzie jest tutaj pan Kowal? Czy pana Kowala tutaj gdzieś znajdę? No, kamienie szliferskie i jakiś warsztat tu jest. Hehe, chyba poszedł spać. Tak to wygląda, a może się tutaj wygrzewa? Okej, nie ma go tutaj. A w domku nie ma jakiegoś Kowala? O, jest i Kowal, ale jest aktualnie zajęty, dobra. To niech sobie w szamie tam na spokojnie, co ma, a ja zawitam u niego już praktycznie z samego rana. Okej, siódma godzinka, pracujemy, pan Kowal dzielnie. A dobra, z tym Kowalem możemy pogadać, to może i z innym się dało pogadać. Nieważne, pokaż mi swoje towary, pokaż ziomek. Mi swoje towary. A następnie teraz, tak, ja to... O kurde, to jest dobry miecz. Ja nie wiem, czy ten miecz nie jest lepszy od mojego aktualnego. Co ten Kowal? Nie ma pieniędzy? Ja pierdzielę. Czemu ja mam takie drogie itemki? No faktycznie strasznie biedny jest. O cholera. Nawet na to nie jest. Jezus Maria. Dobra, kupię od ciebie coś. Żeby się pozbyć po prostu tego towaru. No nie masz specjalnie dobrych tutaj. Na schematy jakieś tutaj. Ale to mi w niczym absolutnie nie pomoże. Dobra. Kupię ciebie coś drogiego, masz tu. Znaj dobre serce Geralta. Teraz ci posprzedaję tutaj zbroję i to, co mam ciężkiego. Takiego najcięższego. To może posortujmy sobie to w takim razie. Ciężarem oczywiście. O, proszę bardzo, Yuki tutaj możemy sprzedać mu. Raz, dwa. No, ten miecz też sporo waży. Niukarskie rękawice gwardzisty. Ładne są, ale sprzedajmy je. Co jeszcze możemy tutaj sprzedać? To. No dobra, już nie ma więcej pieniędzy. Trudno. Sprzedam komuś innemu w takim razie. Ale czekajcie, ja jeszcze miałem przecież naostrzyć swój miecz. Bym o tym zapomniał na śmierć. No nie chciałbym w sumie, żebyś wszystkiego mi naprawiał. Ale zaszalejemy, bo w ten sposób będzie miał zaś kasę. A mi szczerze mówiąc, no nie chcę się aż tak bardzo gdzieś przechodzić gdzieś teraz dalej. Więc kasę zaraz odzyskam, a mam naprawdę dużo tych rzeczy, więc... Czemu nie? Okej, dobra. No i tym sposobem trochę tej już zbiliśmy z wagi. Na razie. Więc na razie, ziomek. No i teraz już nie pozostaje mi nic innego, jak właśnie wyruszyć. Więc zobaczmy sobie, jak to jest na mapie. Musimy się dostać pod osłoną nocy chyba. A czekajcie, bo ja mam złego questa w ogóle wybranego. Tak jest. Dobra, i stąd mamy 800 metrów, ale... Czy mi się zdaje, czy też... O właśnie, tu jest jeden pytajnik. Ciekawa rzecz. Ciekawa miejscówka. To jest tutaj, więc podskoczymy sobie jeszcze do tego pytajnika, rozwiązując jakieś poboczne zadanie być może. Znaczy jak będzie poboczne jakieś dłuższe, to ja go nie będę w tym odcinku wykonywać. Natomiast jeżeli są tam ludzie do odbicia po prostu, czy też jakiś ukryty skarb, to wartałoby tam zajrzeć. Zwłaszcza, że jestem po prostu tutaj przy okazji, a później te pytajniki jakoś tak uciekają i jest tego strasznie dużo właśnie do zbierania, jak się tego jednak nie robi, że tak powiem, po kolei. Dobra, coś mnie tutaj chce zjeść, zaatakować. Ja się tego czegoś nie boję, pędzę przed siebie, mknę tutaj przez piękne krainy, podziwiając śliczne widoczki. Dobrze.
biegliśmy trochę na szczyt. Jest i tutaj ta osada. Co ty, płotka, odwalasz? Biegaj, biegaj, biegaj. Dam radę akurat tutaj zbiec całe szczęście, nie muszę się jakoś cofać. Wygląda mi to na opuszczone miejsce. Czyżby bandyci? Tak jak myślałem. No to się pobawmy troszkę. Okej, lubicie ogień? Bo ja uwielbiam. Uwielbiam takie epickie pojedynki. O, ale mi pierdzielną. Ten to ma tutaj parę. Dobra, dość tego, panowie. Kończymy zabawę. Raz, dwa, trzy. Dobra, bo ty mnie irytujesz jednak. Masz się. Okej. Piękna kombinacja tutaj, kończąca tą walkę. No i cóż, miejsce powinno zaraz powrócić, ale być może ktoś jest tutaj jeszcze i dlatego tak się nie dzieje. A, jest! Jest i zguba! Smasz się! To chyba wszyscy. Tak jest. Więc ludzie sobie spokojnie mogą powrócić do swojego już miejsca zamieszkania. Geralt jest ucieszony, ja zresztą też. Możemy zabrać się za głównego questa. No, panie Geralt, dobrą robotę pan odwalił. Ale ja jeszcze żyję. Okej, jak widzicie, prawie mam 35 poziom. Już praktycznie quest tutaj dobiegł do końca. Ale podtrzymać mnie? Nie! To jest broń, synek. To nie takie łatwe rzeczy. Dobra. Pytanko. Najbliższy jakiś tutaj... Jest tu kupiec jeszcze. Dobra, jest kupiec. Skorzystajmy z niego. Może będzie trochę bogatszy od tego kowala, a tamten to naprawdę kasy w ogóle nie miał praktycznie. Musiał wspomóc, żeby sam po prostu tutaj ten, żeby sam, mi wiecie, mógł kupić rzeczy. A czy kupiec jest tu? Chyba tutaj. Dzień dobry. Witaj, chcesz coś kupić? Jasne, a w sumie sprzedać. Pokaż mi swoje... 200, Boże święty, co za bidak! Co za bidak! Dobra, weź se to chociaż. Coś jeszcze możesz kupić ode mnie? O, jakieś juki tutaj jeszcze. To fajnie się udało, dziękuję. Bywaj, przyjacielu. Nie będę podchodzić bliżej, bo się wstydzę. Dobra, skoczmy na płotkę. Niezdrowo coś wyglądacie. Ja? No co pan? Jestem po prostu wiedźminem. Choć faktycznie taki wygląd mógł u większości ludzi właśnie powodować taki lekki niepokój. Dobra. Zatem udajmy się teraz do znacznika. Lada moment tu będziemy. I spróbuję podpłynąć pod okręt cesarza. Więc będziemy mieli takiego questa trochę w stylu Assassin's Creed'a. Już się nie mogę doczekać swoją drogą. A więc udajmy się tutaj, na wybrzeże Mrlichów. Możemy skorzystać z łódki. Nie wiem, czy tak nie zrobić. Może będzie szybciej w ten sposób. Jak uważacie? Tylko, że po to słoną nocy to musimy zrobić. O, właśnie teraz już zapada noc. No, ale oczywiście kimniemy się tam do 23 czy coś takiego. Żeby faktycznie noc była nocą. Skakujemy na łajbę. Obierz stery, Geralt. Dobra. No i czas tutaj popłynąć. Cofiemy. Ja nie wiem, jak to robi Geralt, że potrafi cofać łódką tak, no ale ja się nie znam. Okej. Lecimy, driftujemy. Jakaś durna syrena mnie tu atakuje. Ja mogę sobie ją tak ubijać, wiecie. To coś za mną płynie. Idź ode mnie. Co to tu kurwa jest? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja zaraz fejla nie zaliczę. Że będę się starać tutaj wpłynąć. Zatopić łódkę! Strzelać! Czekajcie, jestem... Zaraz. Tak jak myślałem. Dobrze więc, ale to są statyczne jednostki.
nie będzie problemu, żeby się tutaj odpowiednio przedostać raczej. Dobra, tutaj mamy dobry punkcik, z którego możemy zacząć już normalnie się taplać. Są kry lodowe jakieś. Fajnie wygląda. Podoba mi się. Ciekawe miejsce. Jakiś statek rozbity? Może coś się tutaj znajduje? No, wygląda na to, że jednak chyba tylko jest to zwyczajna dekoracja. Okej, przejść z tej strony, bo z tej strony wydaje mi się, że będzie to bardziej logiczne, aby zakraść się właśnie tutaj. Okej, to nie jest daleko. Ale te floty naprawdę są ogromne. Co my tutaj mamy już? Ktoś tu jest albo coś. Dobra, zwykłe jakieś... Mglaki! Mglaku! Masz się! Okej, mglak numer jeden załatwiony. Gdzie jest drugi? Jest i tu! Aż ty! Pierdzielnij go, Geralt. Dobra. Po sprawie. Kurwa, jak tutaj podpłynąć? Ja się pytam, jak? Ja muszę obadać tą sytuację z wyższa. Wtedy będę miał jakieś lepsze rozeznanie. A może po prostu polecieć na żywioł. Zapiszę sobie grę. Nurkuj, przecież możemy zanurkować. Ależ jak głupi. Skrytobójca! Strzelać! No! Chyba już po nim! Wracać na stanowiska! Okej, okay. Który to jest statek Emhyra? Wydaje mi się... Czy to jest jedna wielka łajba tutaj? Nie. Na wodzie! Strzelać! Będzie tutaj, dobra. No i gdzie on się podział? Dobra, ale nie mam za dużo powietrza. Trzeba się tu szybko wynurzyć. Nic nie ma, tylko skały, karki i pieprzone wodorosty. Okej. Dla dzieciaka to frajda popływać łódką z rybakami. Pamiętam na Undwik pokazywali mi, jak. Który to statek? Chyba ten tutaj. Dobra, nurkuj. Wiedźmińskie zmysły mi nie pomagają. Dobra. Jak ja tutaj mogę w ogóle wejść teraz? Trzeba właśnie faktycznie od dołu podpłynąć. Nie strzelać! To wiedźmin! Rozkaz cesarza! Nie strzelać! No dobra, coś się dzieje. Ale czy ja mam tutaj miejsce? Dobra, tu muszę podpłynąć. Po linie. Okej. Okay. Udało nam się. Jesteśmy na statku. Wiedźmin. Co za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, wasza wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Zerikani. Chciała złapać trochę słońca. Nie słynę z poczucia humoru, Geralt. Ani cierpliwości. Jesteś bezczelny, bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny. I... nietykalny. Ale dość o tym. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Czego chcesz? W
Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmiały jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Ciekawe? Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringillego. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimeretu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy. Kolejna stara znajoma Geralta. Jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Żygam już łodziami. Nie wątpię. Nie, tylko nie teleport. A ja teleportami, a niech ci będzie. Chodźmy. Jestem strasznie ciekaw tego uczucia, jak to jest jakby przejść przez taki kurczę teleport. Faktycznie tak wywraca wszystkie flaki, brille. Zdarzyłam, że to będzie uczucie podobne do, jakie znam bardzo niedobrze i chcemy zwymiotować, coś takiego. No więc cóż, dostarczyłem wam tutaj kogoś. No dobrze wyglądasz. Jak na więźnia Emhyra, to chcesz powiedzieć? Zaskakująco łagodnie cię potraktował. Żadnych przesłuchań, tortur? Czy może powiedziałaś mu wszystko, co chciał wiedzieć? Gdybym powiedziała mu wszystko, czemu miałby trzymać mnie przy życiu? Zresztą nie rozmawiajmy o tym. Moje sprawy od pewnego czasu już cię nie dotyczą. Okej, bywaj. Czy możemy z kimś tutaj jeszcze pogadać? Co mi takiego ciekawego powiecie? No podejrzewałem, że tak się to skończy. Dobra, potem pogadamy. W sumie, no nie no, tamten quest się chyba zakończył, na to wygląda. Dobra, żadnego dziękuję. Dzięki. Czy coś za to, że wam ogarnąłem czarodziejka? Ha! No w sumie ten mam z tym swój udział. Dzięki. Dobrze, a... Pana no, Filipa? O co chodzi? Ależ nie ma za co, z przyjemnością uratowałem ci tyłek, do usług. Uratowałeś, bo miałeś w tym interes. Naprawdę przed laty kazałaś zabić Dijkstrę? Ja miałabym... Nie pamiętasz, że kiedyś byliśmy kochankami? Domyślam się, że dla ciebie to już jest wystarczający powód. Wiesz, właściwie to zawsze się zastanawiałem. Co was poróżniło? Widzisz, Geralt, są ludzie, którzy oddzielają politykę od spraw prywatnych i są tacy, którzy nie oddzielają. I do której grupy należał Dijkstra? Drugiej. Mniejszej. Albo pierwszej. Nieważne, mniejsza. Zatem zapytajmy Krasza, gdzie przebywa Myszowór? Co takiego u Myszowora? Ostatni raz spotkaliśmy go w Kermoran, kiedy go wezwaliśmy tutaj na pomoc. Przy walce z dzikim gonem. Na przyjaciół mamy serce, a dla Geralcie... A nie było aż tak ciężko. Dobra, jest tutaj Krasz. Wilku, widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie Myszowór? U Lugosa. Ankhreit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życi. I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączę do Myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz... Albo nie. Druid wie co gadać. Bywaj.
Dobra, więc wiemy, gdzie znajduje się myszowór, trzeba się tam udać. No cóż, jednak ja dzisiaj nie mam niestety aż tak dużo czasu na nagrywanie, dlatego na tym etapie zakończę tego gameplaya. Mam nadzieję, że Ci wam się spodobał. Jeżeli tak, postawcie koniecznie łapkę w górę, potem skomentujcie ten materiał, może go też udostępnić, pokazać waszym znajomym. Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. Ja tymczasem muszę uciec już na kolejną ważną misję ninja, tak więc cóż, w tym miejscu się z wami pożegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Ostipo!